Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym poruszyć pewien problem, o którym daliście mi gdzieś tam znać w prywatnych wiadomościach. Otóż o podłączeniu Samsunga Galaxy S3 do komputera i mamy problem z przegraniem danych. Otóż problem jest znany, bo już wszyscy się nim jakby zajmowali w momencie, kiedy wyszedł na rynek Galaxy S3. I jest o tyle to złożona sprawa, że raz to dotyczy modelu telefonu, a raz to dotyczy komputera. Więc tak, jak widzicie, w moim przypadku u mnie jak podłączam, to robię sobie tu jako urządzenia multimedialne i teraz sprawdźmy. No, u mnie się na komputerze pojawia, tak? U mnie wszystko działa. W każdym razie mamy dwa tryby, albo urządzenie multimedialne do przesyłania wszelkiego rodzaju danych, albo aparat, tutaj PTP, no dobra, do przesyłania tylko jakby zdjęć i chyba filmów. Tylko to wchodzi w grę. Wszystkie inne pliki są niewidoczne, czyli nie możemy ani przegrać żadnych PDF-ów, ani niczego, co potrzebujemy, czyli robi się troszkę to bezcelowe, prawda? I o co chodzi? Są dwa rozwiązania jakby tego problemu. Pierwszy, spróbujcie zresetować telefon, spróbujcie może przywrócić ustawienia fabryczne, bo ludzie pisali na forach, że również im to pomaga. Druga rzecz, musicie zrobić czystkę w komputerze. Usunąć na pewno wszystkie sterowniki odnośnie Samsunga. Może macie od Samsunga Galaxy S2 poprzednie albo od S1 i one mogą się gryźć. Właśnie tu jest ten problem. Ponadto, jak usuniecie, to zainstalujcie odpowiednie sterowniki ze strony Samsunga, tamte na pewno będą chodzić. U mnie na przykład na innym komputerze również to nie chodzi i w momencie, kiedy przeinstalowałem sterowniki, zaczęło to chodzić, więc nie wiem, różnie to wypada, tak? To nie jest tylko wina komputera, to jest również wina telefonu. I dlatego w opisie tego filmu wrzucę Wam link ze stroną, to jest z tego forum XDA, w którym możecie sobie zobaczyć, jak właśnie spróbować to naprawić. Jest to taka aplikacja, która pozwala jakby otworzyć i umożliwić połączenie telefonu właśnie przy pomocy tej masowej pamięci z komputerem, więc możecie to sobie wypróbować. Mam nadzieję, że u Was to będzie działało. Ja nie musiałem tego stosować z tego względu, że po prostu, no mówię, no, u mnie wymiana sterowników na komputerze pomogła. No myślę, że jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Postaramy się jakoś to razem rozwiązać, bo wiem, że dużo osób ma z tym problemy. Mnie też się zdarzały w kilku miejscach i na pewno w jednym, bo nie wiem, we wszystkich nie próbowałem, no bo nie miałem takiej potrzeby, powiedzmy szczerze, i zostawiłem to, ale w jednym przypadku na pewno odinstalowanie sterowników, bo były tam sterowniki od Galaxy S2 zainstalowane, odinstalowanie sterowników od Galaxy S2 i zainstalowanie od Galaxy S3 rozwiązało ten problem, więc spróbujcie, może Wam się uda, no na pewno warto. Pozdrawiam, cześć.